Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj ponownie jestem z Pudzią i chcę Wam opowiedzieć, jak wygląda ich komunikacja, ponieważ zastanawialiście się, jak matka, która nie jest wykształcona, która nie potrafi posługiwać się językiem migowym, która nie słyszy i nie mówi, może wychowywać syna. Pudzia, mama. Pudzia, mama. Pudzia, mama. Pudzia, mama. Bol. Pudzia, mama. Oczywiście brak mowy, brak słuchu utrudnia wychowywanie dziecka. Nie będę mówiła, że nie. Natomiast Pudzia mimo wszystko sobie radzi. Codziennie jest przy nim, zajmuje się nim, zabawia go. Stara się być jak najlepszą mamą. Są też sytuacje, że na przykład Ganesz ją woła, tak? No bo on sobie nie zdaje sprawy w tym wieku, że mama go nie słyszy. Czasami jest tak, że Pudzia jest odwrócona, nie patrzy na niego, to nie zdaje sobie sprawy, że dziecko coś od niej chce. Musi się odwrócić, muszą na siebie patrzeć i wtedy ona wie, że coś się dzieje, na przykład jak Ganesz płacze, albo chce jeść, albo chce się bawić. Jeśli chodzi o mowę dziecka, no to jest dobra. Myślę, że w jego wieku dziecko powinno mówić więcej, ale mimo wszystko, przebywając wśród ludzi, którzy rozmawiają, dziecko podłapuje te słowa. Jest w stanie wypowiedzieć mama, tata, już składa zdania, także jest na dobrej drodze. Dekie. Kia pas he? Egali. Egali be. Egali. Gadi. Ghar. Bas, bas. Ode. Ai, gale. Ei. Dawa. Karie. Ghar karie. Ghar karie. Wielu z Was martwiło się, jak Pudzia da sobie radę, jak to będzie potem. Właśnie kiedy Ganesz był mały i nie słyszała, gdy płakał albo coś. Pamiętajmy jednak, że zawsze ktoś jest w domu oprócz Pudzi. Myślę, że przedszkole byłoby fajną opcją. Też z tego względu, że mały nie siedziałby tylko tutaj w slumsie, tak? Miałby do zrobienia więcej rzeczy niż tylko zabawa z Pudzią i wiadomo, tutaj z domownikami. Oprócz tego wykształcenie Ganesza mogłoby też wpłynąć na przyszłość Pudzi. I tutaj nie chodzi oczywiście mi o to, aby być polisą ubezpieczeniową dla rodziców, ale w Indiach niestety tak to działa, szczególnie w rodzinach biednych, gdzie syn jest odpowiedzialny za swoją mamę i za swojego ojca. Możecie to zobaczyć. Pudzia stara się zainteresować Ganesza. Mają taką tablicę, żeby się uczyć rysować. O, zobaczcie. Tutaj Pudzia stara się go nauczyć liczyć, bo takie rzeczy jeszcze potrafi, w sensie na palcach, czy żeby jakieś zrobić drobne działanie matematyczne, no takie rzeczy jest w stanie wykonać. Ale oczywiście Ganesz powinien pewnego dnia pójść do szkoły, powinien nawet pójść do przedszkola, żeby mieć obok siebie więcej dzieci, żeby mógł rozwijać swoją mowę, swoje zainteresowania.
naprawdę Ganesz nie różni się. Ganesz nie różni się od innych dzieci. Jest moim zdaniem na podobnym poziomie jak rówieśnicy. No ale wiadomo, zawsze lepiej jak się do niego mówi. Czym więcej, tym lepiej. Adzia. Ściekają się. Król lew. Ganesz. Jedyne, co doradziłam Pudzi, to aby nie dodawała cukru do mleka, bo małemu próchnica się zaczęła robić. Także to są tylko tego typu rzeczy, o których trzeba jej wspominać, trzeba ją informować. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za kolejny odcinek. Mam nadzieję, że takie odcinki przybliżają Wam nie tylko moje życie, ale też życie Pudzi. Ponieważ wiele razy zadajecie pytania, chcecie o tym wiedzieć. Ja ponownie chciałabym przypomnieć, że jest zbiórka na nowe mieszkanie dla Pudzi. Jeżeli ktoś chciałby się dołączyć, to zapraszam.